Wracamy do gry. Siemandereczko. Siema. Siema. O, jest tutaj. Dobry. Gdzie się, ale tak w klapkach? No jak nie? Zjeżdżamy w klapeczkach w nowy sezonik. Dzień dobry, witam w nowym roku. Nowe twarze, siema panowie. Siema. Nie, jak mam wolne, to od razu wpakuję się. Co najwyższego zdobyłeś? No, w Polsce rysy. Rysy. Także jeszcze planuję po Słowacji pochodzić na wyższy szczyt. Przemek się postara o to, żeby za rok było więcej materiału na kulisy na wesoło, nie? Dokładnie. Tak jest. Tutaj widzę, przeszkadza piłeczka, koledze. Mogę wam pokazać? Marzenie zadło. Bobie biegał tylko z piłką. Ronaldinho spał. Nagrywasz? Nagrywam, dawaj. Mogę coś tu zrobić. To nagle mu się włączyło, nie? Proszę bardzo, tak się wraca. A zaraz, ta, zaraz więc zadło pójdzie w kątkę pierwszy, nie? Kurwa, Basia nie ma. Nie ma remek przygoszczać. No dziwnie się poszali inaczej z kątku. Spotykamy się tam w narożniku. Można zabrać piłki. Rozpoczynacie przygotowania do rundy rewanżowej. 30 piłkarzy na stadionie tutaj przy Kusocińskiego. Amarildo, Brazylijczyk z Probudek Sułagów, nowa twarz. No i o niego chciałbym spytać, czy to tak tylko sprawdzacie, czy to on dłużej u nas? Nie, no sprawdzamy zawodnika. No jest zawodnik, że tak powiem, pod ręką, tak? Jest zawodnik pod ręką, gdzieś tam tyle dobrego się, powiedzmy, gdzieś tam mówiło, tak, że to dobry zawodnik, no to też jest możliwość, daliśmy szansę, chcieliśmy sprawdzić zawodnika w tygodniu, jeszcze w poprzednim roku, ale z powodu takiego, że graliśmy praktycznie co 2-3 dni, to nie było nawet czasu, kiedy to zrobić, to też podjęliśmy decyzję, że teraz zaprosimy zawodnika, na parę dni zobaczymy. Jest za to z Wami wypożyczony z Lechii Gdańsk Kobry. Tak, to jest wypożyczenie z opcją wykupu, także tak, no jest, no z nami już trenuje Rafał, także rozpoczyna przygotowania. Niektórzy myśleli, panie trenerze, że być może na tym pierwszym treningu będzie więcej tych nowych zawodników, o których tam wspominano jeszcze w grudniu. No, wszyscy o tym myśleliśmy, ale to no nigdy nie jest to tak, jakby się chciało poukładać. Mam nadzieję, że z każdym dniem gdzieś tam jakieś sprawy będą nam się wyjaśniać i ta kadra będzie się zmieniać. Bliżej, dalej jakichś zawodników jest? No i na jakie pozycje, proszę jeszcze przypomnieć, szukamy w dalszym ciągu piłkarzy? Szukamy na kilka pozycji, nie będę w tej chwili mówił, ale
gdzieś tam chcieliśmy, tak jak mówiliśmy wcześniej, wzmocnić każdą formację, przebudować trochę ten zespół i w tym kierunku są prowadzone te działania, ale no mówię, no wiemy doskonale, że jesteśmy w trakcie sezonu. Wielu zawodników w tym okresie ma ważne kontrakty. Trwają i negocjacje, bo to czasami jest tak, że trzeba negocjować z danym klubem. No nie będę mówił o wszystkich szczegółach, ale no nie jest to takie proste, a też zależy nam na tym, żeby to nie byli zawodnicy tacy, bym powiedział, wolni na rynku, tak? Którzy nie mają obecnie klubu, no bo to w takim układzie taki zawodnik na dobrą sprawę byłby nieprzygotowany bez takich meczy, także chcemy gdzieś tam celować w takich zawodników, którzy więcej grają, więcej grali w poprzednim sezonie. Na ile to się uda, to zobaczymy, ale takie działania są podejmowane i to z zawodnikami na kilka pozycji. Nie ma dzisiaj na zajęciach Kuby Osobińskiego, jakiś uraz go wykluczył? Kuba Osobiński przeszedł już w zeszłym roku zabieg stawu kolanowego, no i przechodzi rehabilitację. A Piotrek Basiuk, nie jesteście zainteresowani już jego usługami? Z Piotrem Basiukiem tak, rozwiązujemy umowę. Rozumiem, że za porozumienie stron już została rozwiązana? No, jest w trakcie. Jest w trakcie rozwiązywania? No tak, musi dojść do formalności po prostu. Czy z którymś z piłkarzy, którymi dysponował Pan jesienią, będzie Pan chciał się jeszcze rozstać? Tak może być i takie rozmowy teraz po powrocie zawodników do Kielc będą prowadzone. A to będzie zależało od tego, kogo uda się sprowadzić, czy bez względu na to? Będą tacy zawodnicy, że bez względu. Ja tyle, dziękuję. Dziękuję. Marek Kozioł, bramkarz Korony Kielce. Marku, odpocząłeś trochę w tej przerwie świąteczno-noworocznej, urlopie zimowym? Pewnie, że tak. Bardzo przydatny odpoczynek. Mile spędzony czas w gronie rodzinnym, święta, czas troszeczkę takich przemyśleń i też resetowanie głowy. Na pewno dzisiaj powrót troszeczkę z czystszą głową i z wielką chęcią do gry, do treningu. Także na pewno czas spędzony pożytecznie. No to teraz trzeba zacząć ciężko pracować, bo niewątpliwie jeżeli wiosną drużyna Korony Kielce chce poprawić miejsce w tabeli, to ta praca teraz wykonana musi być w 100%. No oczywiście, że tak. No, to mają do siebie te okresy przygotowawcze, zawsze cechują się ciężką pracą i na pewno takiej tutaj u nas też nie zabraknie i będziemy się starać przykładać do tej roboty, żeby to później, wiadomo, owocowało na boisku. Będziecie cały czas pracować na własnych obiektach, drużyna nie wylatuje nigdzie na zgrupowanie zagraniczne, to w pewnym sensie może utrudniać te przygotowania, czy to nie ma znaczenia? No, trzeba się do wszystkiego dostosować. No, takie mamy warunki, jakie mamy w sensie tego wyjazdu. No, nie wyjeżdżamy, ale tak naprawdę obiekty mamy bardzo dobre do treningu. No, jedynie gdzieś straszą nas z tą pogodą, która ma nadejść, ale myślę, że damy radę. Tak jak mówię, no, obiekt mamy fajny, jest gdzie trenować, także tylko trzeba się przystosować do tego i pracować. Spodziewasz się wielu zmian kadrowych w zespole? Ojej. Nie wiem, czego się mam spodziewać. Tak naprawdę sam jestem ciekaw tego. No też nie o wszystkim wiem i no też, że tak powiem, żyję z dnia na dzień i słucham tego, co się w klubie dzieje i patrzę na to, także też jestem tego ciekaw. No za Wami odpoczynek. Mam nadzieję, że udany i taki okres, gdzie można było naładować akumulatory, także i dla Ciebie. No dokładnie, dosyć długa była ta przerwa. Dwa tygodnie bez treningu, później już te treningi indywidualne. No na pewno odpoczęliśmy, tak? Każdy z nas potrzebował takiej przerwy. No i teraz zaczynamy przygotowania do nowej rundy. Co kapitan wie na temat ewentualnych zmian kadrowych w zespole, bo takie ponoć będą? No na pewno jakieś będą, ale ja gdzieś mam swoje zadania do wykonania i bardziej się skupiam tutaj na treningu niż takie sytuacje, na które w ogóle ja nie mam wpływu. To co wyjdzie, to co będą jakieś zmiany, no to wiadomo, ja też się będę musiał przyjąć. Ja muszę tutaj na boisku się skupiać i na łapaniu formy fizycznej. Paru młodych zawodników pojawiło się na tym pierwszym treningu. Pewnie będą dokooptowani do tego pierwszego składu. To kapitan także ma dodatkowe pewne zadania, nie? Żeby wprowadzać ich do zespołu. No dokładnie, to było nieuniknione, że pewne zmiany jakieś tutaj zajdą, no i widać od samego początku, że już zachodzą. Wiadomo, trzeba będzie bardzo szybko scalić tą drużynę, już nie będzie to o tyle cięższe, no bo wiadomo, że większość zawodników już tutaj jest, tak? To nie będzie wyrzucenie 3/4 zespołu, tylko jakieś tam parę personalnych zmian, no i na pewno nie będzie już to takie ciężkie, będzie łatwiej się teraz do nas dostosować niż tą całą grupę znowu scalać od początku.
postawiliście sobie jasno cel przed tą rundą rewanżową? Możecie o nim głośno mówić? Jak to wygląda? O czym mówi się wszędzie? No, o czym się mówi? No wiadomo, my jakiś wewnętrzny cel mamy swój gdzieś postawiony, no ale wiadomo, że każdy by chciał, żeby ta szóstka była osiągnięta i później walka o ekstraklasę. No to jest nieuniknione. Każdy zespół, jaki gdzieś tutaj nie jest na jakiej pozycji, to wiadomo, będzie mówił, że walczy o tą szóstkę i my na pewno będziemy o to walczyć. Wiktor Długosz, Korona Kielce. Wiktor, cieszysz się, że wracacie do wspólnych treningów? Dłużył ci się ten okres przerwy, czy wprost przeciwnie? Nie, no myślę, że jasne, że się dłużył. No już gdzieś wszyscy myślę, że chcieliśmy już wrócić do treningów. Gdzieś ten głód piłki rósł i cieszymy się, że wreszcie mogliśmy dotknąć piłkę. Jacek Kiełb, kapitan zespołu, mówi, że celem oczywiście przed drużyną jakby postawionym to jest ta szóstka, aby powalczyć później w barażach o ekstraklasę. Ty sobie jakieś cele indywidualne też stawiasz na tą wiosnę? Jasne, myślę, że gdzieś każdy z nas ma jakieś swoje indywidualne cele, oprócz tych celów drużynowych, które są nam jasno określone. Każdy ma jakieś swoje wewnętrzne. Może nie będę zdradzał, zobaczymy, rozliczę się po sezonie. Ale to tak łatwo właśnie powiedzieć, że po sezonie powiesz, że się udało, bo my nie wiemy, co to miało być. Może jednak zdradzisz. Nie mogę. W szatni chłopaki wiedzą, a tu na zewnątrz na razie nie chcę zapeszać. Jaka atmosfera na tym pierwszym treningu? No myślę, że bardzo fajnie. Widać było dużą chęć do grania. Gdzieś widać, że każdy odrobił lekcje, które miał zrobić podczas przerwy. Wszyscy dobrze wyglądamy wydolnościowo i mam nadzieję, że jutrzejsze testy to potwierdzą.